Internetowa Telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Że każdy z nas jest takim banitą trochę. Słuchajcie, bo my zostaliśmy, każdy z nas został stworzony z miłości do wielkiej chwały. Każdy z nas został naprawdę przeznaczony do wielkiej chwały, takiej królewskiej chwały. Każdy z nas. Jesteśmy dziećmi króla, książętami. Tylko zgubiliśmy to. Przez grzech pierworodny zostało nam to odebrane. Ale to, że my jesteśmy teraz tutaj, idziemy w takim kierunku, żeby naprawdę odzyskać tą chwałę. Chwałę dzieci Bożych. Żebyśmy naprawdę byli, nie bali się tego. Możesz to mieć. Możesz być tym prawdziwym dzieckiem Boga, nie? Który będzie lśnił tą chwałą. Nie swoją chwałą, ale chwałą Boga. Do tego jesteśmy naprawdę przeznaczeni. Nie bójcie się tego. Wszyscy jesteśmy powołani naprawdę do chwały Bożej, do tego, żeby być, naprawdę mieć moc Bożą w sobie, mieć zbroję i żeby być tymi, którzy mamy być tymi misjonarzami miłości, tymi, którzy dają, przekazują to światło Jezusa dalej, nie? Żeby, bo świat jest nieszczęśliwy w rozsypce, wojny, prześladowania, cierpienia, głód i tak dalej. Jedynym wyjściem jest Jezus Chrystus. Szukasz, przed czym uciekasz? O, czego tak szukasz? Wiem, że czego byś nie zrobił razem. To jest moje całe moja miłość, nie? Ale staramy się jak najczęściej razem być, nie? To znaczy, jeżeli nie jestem na koncertach, no to jestem wtedy w domu. Natomiast jak jest możliwość, żeby pojechać, no to wtedy moja żona jeździ z nami
A teraz już jeździ z nami też moja córka starsza i trochę młodsza, bo w Pannach Wyklętych śpiewa też. Czasu w sklepach, także już można, jak ktoś w Empikach, na internecie, gdziekolwiek, nowy album nazywa się Revolution i już jest. Tak, chcemy właśnie tak powiedzieć, że jedyna prawdziwa rewolucja to jest rewolucja serca. Od serca zaczyna się wszystko. Jeżeli będziemy mieli Boga w sercu, Ducha Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, to wtedy możemy zmieniać świat od siebie, zaczynając. Nie będę tłumaczył się, jak winny ktoś, co złego w tym, że kocham Cię, Mama, i widzą Cię, pytają, co chcesz, co złego w tym jest. Nie będę tłumaczył się, jak winny ktoś, co złego w tym, że kocham Cię, Mama, i pytają, co chcesz, ja kocham Cię. To pytanie zwykłe zna, to odpowiedź prostą ma. Dla najwyższego, na jego chwałę. Yeah! I razem nie będę tłumaczyć.